Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator i proszę Państwa wybrałem się na spacer ale towaruję sklep już tam zrobiłem zatowarowanie jeżeli chodzi o mąkę, jeżeli chodzi o makarony, ryże, ale trochę musiałem odpocząć od tego no i generalnie teraz trzeba będzie ruszać z tym dalej bo bo tam doszedłem do końca no i, i do końca ściany no i teraz y, słuchajcie trzeba będzie zająć się takimi rzeczami jak tam cukry nie cukry płatki y, i inne pozostałe rzeczy także trzeba wrócić do sklepu o pani się tu zrespiła no, jakiś jakiś ten spawn no, tutaj jest dobra wracamy do sklepu może nie po drzewach y, no i działamy Słuchajcie, przyszła kolejna płatki, e, tak to na razie poukładałem, tutaj e, ta y, część jest pusta, być może jeszcze drugi ten, ten ułożę rządek, e, taki ten, ten słupek, o ile to będzie dobrze schodziło, e, natomiast tutaj mamy cukry, e, te z podziałem, bo... Nie, nie, nie chcę jakoś. Na razie nie chcę więcej zamawiać. Poza tym muszę dosyć oszczędnie w tym momencie ogarniać ten temat. Czokapiki miałem w zapasie, więc ja po prostu z zapasu te czokapiki biorę. Yy, I I dalej zamawiam już delikatnie bardzo delikatnie. Więc niech i tak będzie. Kart, Posy kartonów od groma. Co tutaj? Aha, jeszcze jeden karton Czokapików mam, więc mogę to wystawić. Niech sobie stoją. Natomiast teraz yy, tak się zastanawiam, bo jeśli tutaj wystawię Chiriosy, to zostanie mi jeden rząd, z którym nie wiadomo, co, co miałbym zrobić. Natomiast jeśli Chiriosy postawię tu, to tu dałbym mleko. I to chyba będzie dobry pomysł. Natomiast y, też będziemy y, patrzyli, jak to generalnie schodzi. Jeśli się okaże, że jakoś teraz ruszy sprzedaż i te płatki będą osuszane do zera, y, znaczy y, półki będą z płatków osuszane do zera, y, no to trzeba będzie pokombinować. Natomiast, jak na razie, no to mleko mogłoby tam stać. Co my tutaj jeszcze mamy? Teraz są rzeczy przyprawowe, słuchajcie, typu oleje, oliwy, sól, pieprz i, i tego typu pierdolety. Więc można byłoby. No właśnie, jak można byłoby? Bo tutaj byśmy mieli tak: olej, oliwa, sól, pieprz, załóżmy. Przy czym sól. No nie schodzi w jakichś takich zastraszają, zastraszających ilościach To, to może y, półka soli, trzy półki pieprzu Bo pieprz lepiej schodził To to trzeba brać pod uwagę To nie wiem, to ten olej tutaj bym wystawił W ten sposób, albo oliwę dam Na razie po jednym kartonie, tak żeby się zorientować mniej więcej Jak to będzie wyglądało i, i czy nam to będzie pasować, nie? Yy, co tam jeszcze no właśnie sól oraz pieprz no i teraz właśnie pytanie brzmi czy dwie półki czy, czy trzy półki tego pieprzu nieszczęsnego no bo teraz dalej mielibyśmy kwestię yy, majonezu, keczupu i tego sosu ostrego nie? I nie wiadomo co tu zrobić. To jest jeszcze sól, a ja chcę pieprz. Więc mamy trzy półki w tym momencie. Hmm. Chyba tak zrobię. Wiecie, że jedna półka soli yy, i trzy półki pieprzu. Też się mogę zdziwić, że, że, że raptem sól zacznie schodzić nadmiarowo. Tak nie było. Będziemy się przyglądać. I oczywiście reagować odpowiednio. Mm, olej jeszcze. Dobra, mamy 1175 dolarów, a tutaj jeszcze masa rzeczy jest do. Zamówienia tak naprawdę. A zatem zobaczmy. Weźmy może karton chipsów, drugi karton chipsów. Teraz delikatnie po kartonie. Jeszcze z sosami ketchupami się wstrzymuje. Teraz będzie drożyzna, słuchajcie, bo wchodzi alkohol, tak? karton wódki kegi sześciopak do tego dorzućmy szanowni państwo po kartonie słodyczy aha i mleko no tak i już super 500 dolców nie ma Natomiast mleko ma iść tutaj. No, obok płatków to akurat, nie? Tak, yy, kryje się w tym logika. E, tak czy inaczej. Teraz pytanie Kegi. No, to zgodnie z, z założeniami kropki Sims, o, tutaj proszę bardzo są. Obok kasy jest alkoholnie. Ale, ale. Mm, teraz tak, gdzie woda? Bo skoro tu jest browar... No wodę to by na końcu można było dać obok piwo. Kurczę. Eee, dobrze, dajmy wódkę, ale nie, nie wiem gdzie. Cholera. No. Wypieprzyłem ten karton. Aha, to jest za mały. Jakiś, nie wiem, do tego. Eee, nie, ten to też będzie za mały. Ten. Dobra, na całe szczęście. W lazu. Nie tak, dajmy, dajmy wódkę. No to nie, nie jest moja wina, że tutaj lodówkę postawiłem. No. <laughs> Zupełnie nie moja wina. E, dobrze, natomiast tutaj damy Kegi. No właśnie. E, dalej co by tutaj dalej dać? E, ten sześciopak oczywiście I to łatwiejsze już za nami. Teraz tak, jeżeli damy tutaj chipsy, to zostanie nam tak naprawdę jedna półka tutaj. A jeśli by zrobić dwa rzędy kegów i tu sześciopaki, to będziemy mieli akurat na chipsy. No ale mamy też inne słodycze też. Mamy też inne słodycze też. <laughs> Czysto po polskiemu. Kajzerków nie było. szyny się wygły. Jakże gitara. No dobra. Nie ma wyjścia. Trzeba to zrobić w ten sposób. Jak na razie. Dobrze, że na dwie półki paki wchodzą. Jakoś to będzie może lepiej wyglądało. Tutaj zrobimy to w ten sposób. Co by obok chipsów mogło po lewej stanąć? Coś ze słodyczy. Mamy tutaj cztery, tak? Natomiast półek mamy raz, dwa, trzy. Coś będzie trzeba podzielić. Co dobrze schodziło? To są te ciasteczka. Cukierki, ciasteczka. Dobra, cukierki dam. Cukierki dobrze schodziły. Kiedyś. Też nie mam pieniędzy na to, żeby w tym momencie zatowarować ten sklep na full z wszystkim. No i teraz tak. Ciasteczka. Te ciasteczka, one są... Ajajaj. Wiecie co, bo jeszcze mi jeden pomysł przyszedł do głowy w tej chwili. Może by te słodyczki tutaj dać, a tutaj srajtaśma. <noise> no jednak muszę dbać o maniakele, no przepraszam. Dobrze, z, zróbmy tak. Yy, trzeba najpierw zobaczyć, jak to wszystko będzie schodziło, to po pierwsze. Po drugie, to jak już się tam przekonamy, jak schodzi, no to będziemy w stanie podjąć jakieś tam decyzje. Mogłem to inaczej zrobić. Ale już niech będzie tak. I czekolady. Czekolady pójdą tu. I to po dwie półki, nie? No dobra, co nam tam zostało? Chemia nam jeszcze została, tak? No taśmy, mamy, słuchajcie 658 dolców, to jest, to jest masakra, to jest masakra czyli widzimy, ile tak naprawdę poszło kasy w towar przeogromne pieniądze tutaj są ale ten regał będzie odpowiedzialny za chemię i taśmy jedynie tutaj damy przy kasie więc aby, aha, a ziemniaki? A no właśnie, o ziemniakach zapomniałem. Jesus, a jeszcze nie ma tych, keczupów. Mm. Będzie ładnie. E, dobra, po jednym kartoniku. No i to już jest 169. Pięknie, pięknie. Papier toaletowy. Szampon, mydełko. No zróbmy, tak? O matko boska, te tabletki to są masakryczne. E, wybie, wybielacz. E, I co? No nie wiem, no dobra, no weźmy jeszcze z jedno. Masakra po prostu. 154 dolary. Ile mnie wyniesie 10 worków ziemniaków? 142. Trudno. Proszę Państwa, czegoś takiego to jeszcze tutaj nie miałem. 4 59 centów. Słuchajcie, mi zostało. Jeżeli chodzi o kwestie związane z chemią, no to jest ciepło. Coraz bardziej. Natomiast teraz trzeba przemyśleć ustawienie. Weźmy na razie po jednym kartonie ze wszystkiego, jeżeli mowa o chemii. Wybielacze potrzebują miejsca, więc i wybielacze schodziły, więc można by na nie przeznaczyć odrobinę więcej niż tam na inne. Maniaker, zobacz, ja, ja robię wszystko, żebyś ty miał kuźma te swoje papiery wartościowe, także. Docenię, chłopie, bo naprawdę to mnie wiele kosztuje. I widać, ile mi zostało. Teraz tak, mydełko. O, i e, tak mi będzie trochę łatwiej. Mamy pięć produktów, tak? Bo straj taśma tutaj wyląduje. Ziemniaki to gdzieś tam zna miejsce znajdziemy. Ale mm, cho choćby nie wiem, gdzie. Tutaj mogą stać. Wszystko jedno. Natomiast. Tu mamy 5 produktów, tak? I teraz, e, jak to rozmieścić, żeby to było w miarę sensownie i, i, i żeby schodziło? I co my o tym wiemy? Wiemy o tym, że tabletki e, potrafią schodzić i to tak konkretnie. Wybielacze również. Więc, może by to zrobić, bo 5 produktów, no to, to. może byłoby zrobić. E, coś takiego. Tutaj, załóżmy. Byłby cały rząd wybielaczy na cztery półki, w poziomie oczywiście. Tutaj cały rząd tabletek i tabletki wmieszczą się. Gdzie mi to się ugramoliła. Mieszczą się na dwóch, więc jeszcze jedno opakowanie, spokojnie by tutaj weszło, też w, yy, w poziomie. No i w tej chwili mamy. Yy, mamy tak. Mamy ten szampon, więc ja bym mógł ogarnąć dwie półki, ale pionowo. Załóżmy. Chociaż też można w poziomie. Czemu nie? Ten szampon. Albo inaczej: to skoro poziomo, to byśmy zrobili tutaj szampon. A na górze, mydełko, bo jest mniejsze. Yy, I ten siuwaks też dobrze schodził. I tu dla odmiany ogarnąłbym cztery półki siuwaksa. Raz i dwa. I co wy na to? Będziemy testować, oczywiście. Ale jak na razie. To my nie mamy kompletnie pieniędzy. A co to te chipsy tutaj? Że nie zamawiałem tych chipsów. No są. Ci pochy. Ci <noise> No ci pochy fajne. Eee, um, jeszcze straj taśma mamaniakelka. A żeby miał No my dzisiaj nie zdążymy tego schandlować Ale jestem bardzo ciekawy Nie no ziemniaków to ja od, 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 Przepraszam za wrażenie Od kurwy nędzy zamówiłem Ja tutaj teraz będę tylko ziemniakami handlował Nie wiem, można by i warzywniak otworzyć No czemu nie, no ale 10. Dziesięć <noise> kilo ziemniaków Dobrze, mamy Aha, ale my zamówiliśmy ketchup, a nie zamówiliśmy sosu no dobrze. To no będzie lipa. Naprawdę, no, będzie, będzie lipa. No trzeba się odbić. I to tak ostro. No nie ma tego sosu cholernego ostrego. Jasz, ty synu. Jak to się stało? Gap... Gapiostwo moje. No dobra. To to byśmy mieli. Teraz tak, ja muszę powyrzucać te kartony, słuchajcie... I tam w, w, w magazynku Mam tutaj jeszcze te regały Więc jeden z nich Wytargam i w to miejsce postawię To będą ziemniaki Niech sobie stoją k Kto, kto tam broni nie? Żeby sobie stały te ziemniaki Natomiast y Zrobię to już poza wizją Słuchajcie y I w przyszłym odcinku spróbujemy to wszystko Schandlować, zobaczymy jak nam pójdzie I przede wszystkim zobaczymy Jaka będzie liczba klientów i ile zarobimy, bo to w tym momencie jest kluczowe. My żeśmy się kuźwa tak tutaj wyplutali z hajsu, że lepiej już nie można. No i co? No, będziemy najwyżej handlowali ziemniakami. Tymczasowo mogę tu dwa regały postawić. Słuchajcie, 10 kartonów ziemniaków to gdzieś się musi zmieścić, ale mam tę pewność, że tym razem ich już nie zabraknie. No dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.